Słuchajcie, co tutaj dzieje się na rynku krypto pod przykrywką wojny Binance'a z FTX-em, bo ten tutaj temat ma dużo, dużo głębsze znaczenie niż myślicie. I w tym filmie to właściwie bym to chciał poruszyć, bo wydaje mi się, że tutaj wiele osób mogło to, co aktualnie dzieje się pod powierzchnią, czyli pod tym, co widać, tak, że tutaj jest ten FTX, który zbankrutował, że tutaj ten Binance chce nas wybawić, tutaj ten CZ z Binance'a teraz wydaje się nam takim super gościem. Pod tą przykrywką dzieje tutaj się dużo, dużo więcej, a łatwo to przeoczyć, bo po prostu nadzwyczajnie w świecie boimy się, tak? Jakby są duże spadki i tak dalej, także w tym filmie chcę to, słuchajcie, poruszyć. I również, słuchajcie, szybki, mały konkurs. Do końca miesiąca dam jednej osobie 500 zł, która da subskrypcję, lajka i komentarz tutaj pod tym filmem. I nie chodzi mi też o byle jaki komentarz, bo naprawdę chciałbym poznać waszą opinię na ten temat, tych moich przemyśleń, którymi dzisiaj z wami się podzielę. I też to nie jest tutaj żaden, nie wiem, clickbait. Naprawdę jestem ciekaw waszej opinii, bo no jak sami tutaj zauważycie, jestem po prostu ciekaw, czy ktoś ma podobną tutaj opinię do tego, co po prostu chcę wam powiedzieć. No więc w tym 2014 roku mieliśmy ogólnie bardzo podobną sytuację do aktualnego zamieszania na rynku. Była tam też giełda, ten Mt. Gox, tak, ten Mt. Gox. Również to był bardzo, bardzo podobny schemat działania, gdzie po prostu wielka giełda na rynku krypto po prostu oszukiwała swoich klientów. I historia tak naprawdę pokazała nam już, że w takich przypadkach zawsze są wygrani i że to nie jest tak, że wiecie, jakby teraz już krypto się skończy i już. Nie, jakby zawsze w takich sytuacjach są wygrani, na każdej hossie są wygrani, o czym wtedy jest zawsze głośno, ale już mniej głośno, słuchajcie, jest o takich cichych wygranych podczas BES-y, bo zawsze podczas BES-y, podczas kapitulacji rynkowej, zazwyczaj wtedy rynek skupia się tutaj na tych właśnie wielkich bankructwach, wielkich przegranych, upadek FTX-a, tam gdzieś ten ich CEO gdzieś tam ucieka do Argentyny, czy to on uciekł, nie wiadomo. Zawsze wtedy na takiej BES-ie rynek skupia się na tych przegranych, ale o tych cichych wygranych się nie mówi. I teraz tutaj, żeby właśnie bardziej doprecyzować to, co mam na myśli, to według mnie bardzo ważnym jest zdanie sobie sprawy, że aktualnie jesteśmy podczas, no tak jak już mówiłem wcześniej, prawdziwej wojny. I nie chodzi mi tylko o tą wojnę, wiecie, tego Binance'a z FTX-em, bo ta skala jakby jest o wiele większa. Chodzi mi tutaj o wojnę pomiędzy Web 2, Web 2, a Web 3. I to jest z pewnością coś, co wiecie, ci najbogatsi ludzie, którzy siedzą w tych branżach związanych z social mediami, Mark z Facebooka, tak Elon Musk z branżami z technologią, chcą wziąć jak największy kawałek tortu dla siebie, bo po prostu widzą oni w tym ogromny, ogromny potencjał, taką transformację tutaj właśnie tego świata wirtualnego z tego Web 2 na Web 3. Bo patrzcie, powodem, dla którego Elon Musk kupił Twittera jest, to nie to, że on tam, wiecie, tam lubi Twittera, lubi tam sobie pisać te rzeczy na Twitterze, jakieś tam te śmieszne rzeczy i tak dalej. Nie, jakby on po prostu wie, co nadchodzi w przyszłości i dobrze jakby zaplanował to, co może dzięki temu Twitterowi uzyskać, tak? I w tym tygodniu mieliśmy wojnę, Sam pójdzie najprawdopodobniej do więzienia, FTX jest pokonana, a Binance jak na razie jest. Ale to, co jest jeszcze ciekawsze, to to, że ten CZ z Binance'a na tym nie kończy. Jakby, jeżeli tutaj sobie jego tweety obserwujesz, to zauważasz, że teraz zaczyna przerzucać się na crypto.com, także tutaj jakby taką wywołuje niepewność, że a co jeżeli crypto.com jest głupie, a co jeżeli KuCoin, oraz też na inne giełdy, mówiąc o nich, no nie że źle, ale jakby taką utrzymując niepewność i jako tak stawiając jakby z tego swojego Binance'a na szczycie i na podium. Tutaj sobie jakby te jego wszystkie tweety prześleć, tutaj o, unikaj giełd takich, które tutaj nie są profitable, saying to survive by their own tokens i tak dalej, jakby taką po prostu wywołuje panikę i inne giełdy pod naciskiem zaczynają wysyłać maile do swoich klientów, że słuchajcie, nie macie się czego o co bać, u nas nie ma takiego syfu jak w FTX-ie, zaczynają jakieś uruchamiać oni wtedy swoje zewnętrzne audyty, mówić, że słuchajcie, u nas naprawdę jest wystarczająco liquidity, płynności i tak dalej, i tak dalej.
Więc myślę, że tutaj CZ oczywiście doskonale wie, co robi i nie jest to oczywiście tutaj zbyt, wiecie, takie łagodne zagranie, bo on tak słabczywie tutaj atakuje już te inne giełdy, ale przynajmniej robi to skutecznie i to, co trzeba mu przyznać, to jest to, że czyści ten taki cały brud, który pozostawał podczas tej hossy, czyści tutaj wszystkich tych skamerów, wszystkie shitcoiny, ich CEO i tak dalej, bo słuchajcie, zobaczcie, i to jest ważne, co teraz chcę powiedzieć, więc słuchajcie uważnie. Cykle temu, na poprzednich cyklach mieliśmy shitcoiny, które już nigdy po tej bestie, która nadeszła, nie powróciły na swoje podium, tylko po prostu się rozpadły, ale z czasem tutaj CEO zaczęli być mądrzejsi tych jakichś tam różnych projektów i z shitcoinów, które po prostu wypuścili gdzieś tam na poprzedniej hossie, zanim ta po prostu, wiecie, zebrać kapitał i już na bestę zbankrutować i tyle, tą bestę zaczęli przeczekiwać i potem na kolejnej hossie zaczęli oni finansować swoje nowe shitcoiny już jakby pod własnym ekosystemem. Teraz nie wiem, czy wiecie, co mam na myśli. Mam na myśli, że na przykład taki projekt Solana, tak teraz, no wiadomo, jest na niego tutaj fokus. Oczywiście mają wiele tutaj miliardów market capu, byli już hossę temu, a na tej hossie do swojego tego ekosystemu zaczęli, wiecie, wypuszczać setki różnych nowych projektów. Każdy oczywiście, wiecie, w teorii, na papierku jest rewolucyjny, lepszy od drugiego, wiecie, Ethereum 3.0, tak, jakby tam Ethereum Killer i tak dalej. Ale prawda jest taka, że ten jeden główny projekt jak Solana jeszcze nie jest takie złe. Złe jest to, że ten jeden główny projekt jak Solana, on może dać światło dzienne od 100 do nawet 500 takich gówno projektów, takich shitcoinów, które na papierku będą wyglądały super, ale w rzeczywistości będą tylko skokiem na kasę inwestorów, bo tak naprawdę no, ta ich technologia, nic tam za tym dokładnego nie stoi. Więc już to nie jest tak, że wiecie, tam ci mądrzejsi CEO robią jakiś tam coin, zbierają hajs, potem ten hajs zabierają dla siebie, potem jest bessa, bankrutują, potem jest bessa i projekt po prostu idzie w piach, tylko po prostu robią coina, przeczekują bessę i na kolejnej hossie, wiecie, robią sobie tam setki nowych altcoinów, już nie pod ich dokładnie nazwiskiem, ale pod takim patronatem, pod takim ekosystemem. I na tym oni wtedy naprawdę duże kokosy już zarabiają. I ten jakby sam taki schemat będzie oczywiście ciągle tutaj kontynuowany tak długo, jak długo jakby ludzie nie przestaną postrzegać kryptowalut jako tego, wiecie, kasyna i chęci szybkiego wzbogacenia się. Więc słuchajcie, mamy jakby tutaj na dzień dzisiejszy dużą wojnę. Wygląda na to, że CZ może ją wygrać, a Elon Musk również tutaj dostanie z tego tytułu wiele korzyści. I tutaj słuchajcie, jeszcze zauważcie jeszcze jedno, że kiedy CZ oficjalnie zaczął tą wojnę z FTX-em? Oczywiście już też wcześniej tam jakieś takie dawał wskazówki na to, że coś może być nie tak, ale oficjalnie wypowiedział się o tym już po przejęciu Twittera przez Elona Muska. Więc tutaj to też tutaj jest ciekawe, więc jestem tego naprawdę pewny, że Elon tutaj Musk z CZ naprawdę planują coś dużego na kolejną hossę i cała branża krypto na pewno z tego powodu osiągnie duże korzyści. Jeżeli myślisz, że rynek krypto się skończy, że nie ma już w nim przyszłości, bo teraz wiecie, jest kapitulacja, każdy jest przerażony, że to idzie wszystko do zera, to słuchajcie, to pomyśl sobie, dlaczego tutaj największe głowy na świecie, najwięksi giganci na świecie tak zacięcie o to walczą, wiecie, tam Facebook zmienia nazwy na Beta, tam próbuje z Metaversem, CZ z Elonem, jakby robią takie kolabo, walczą tutaj zaciekle, żeby tutaj tych inne giełdy jakieś tam wyeliminować i tak dalej, naprawdę według mnie i spójrz na to obiektywnie, jakby nawet nie według mnie, spójrz na to, co się dzieje. Kolejna hossa będzie naprawdę ogromna, więc jedno jest pewne, że krypto ma przed sobą naprawdę świetlaną, dobrą przyszłość i ja wiem teraz doskonale, że ludzie są przestraszeni, to jest no, zrozumiałe, tak? Wiele osób potraciło pieniądze, czy to na FTX-ie, czy to po prostu na tym, że jest bessa i tam projekty potraciły po 90% nawet czasami kapitalizacji, nic dziwnego, ale aktualnie naprawdę jesteśmy w historycznej chwili i
to jest naprawdę historyczne, bo pewne tej rzeczy mają miejsce, które jeszcze nigdy wcześniej się nie wydarzyły. Będziemy się coraz, będziemy myślę, naprawdę duża adopcja kryptowalut już na kolejnej hoście, więc to już słuchajcie, jest perspektywa kilku lat. Słuchajcie, chciałem się tutaj z wami takimi moimi przemyśleniami podzielić. Jestem teraz, słuchajcie, jest niedziela 18:30, teraz jak to kończę nagrywać, jestem tu jeszcze ciągle w biurze, nie mam, nie wiadomo, tutaj ciągle to wszystko śledzę z zapartym tchem, także naprawdę nie wiem, że jest ten konkurs, subskrypcja, lajki, komentarz, ale naprawdę napisz mi komentarz, co tutaj o tym sądzisz, jestem szczerze jestem zainteresowany, co tutaj o tych takich moich przemyśleniach sądzisz, co tutaj według ciebie może się wydarzyć. I teraz słuchajcie, na marginesie, tu masz moją listę prywatną altcoinów pod akumulację na hossę. W opisie tak, tu masz jakieś tam różne depozyty, bonusy tak zwane do różnych giełd kryptowalutowych, z których ja korzystam, które według mnie są bezpieczne. Bybit jest bardzo bezpieczną giełdą, też już ten ich CEO się wypowiedział wielokrotnie o tym, co tutaj się dzieje, że naprawdę u nich jest wszystko w porządku. Jak i tutaj do kolejnych giełd. OKEX, MEX, BitGet są też wszystko duże i fajne giełdy. Także słuchaj, wypowiedz się też o tym w komentarzu. Jestem ciekawy, co o tym sądzisz. I słuchaj, widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki ci za uwagę i cześć.